Sporo pytań, jeszcze więcej mitów wokół choroby COVID-19. W naszym programie tylko autoryzowane odpowiedzi. Bardzo dziękujemy za zaufanie. Dziś tematy dietetyczne poruszać będziemy. Justyna Zborowska, dietetyk wraz z nami. Kłaniam się. Witam serdecznie. Pani Justyno, czy w dzisiejszych czasach można korzystać z diet pudełkowych? Nie mamy kontroli nad tym, jak te posiłki są przygotowywane. Czy to jest bezpieczne? Uważam, że tak, dlatego że przepisy sanepidu są na tyle restrykcyjne, że możemy być bezpieczni i możemy czuć się przede wszystkim bezpieczni. Możemy zaufać tym firmom, które do tej pory tego rodzaju usługi oferowały, czyli te cateringowe, ale też restauracje, bo dzisiaj profil ich działalności troszeczkę się zmienił. Także jak najbardziej, jeżeli stać nas na to, jeżeli mamy taką ochotę, bardzo proszę. Warzywa, owoce. Mówi się, że to bomby witaminowe są bardzo wskazane. Doktor Sutkowski w tym programie mówi, że 4 do 1, 4 porcje warzyw i 1 porcja owoców. Ale jak je wybrać, aby zagwarantować największą wartość mineralną i witaminową? Przede wszystkim chodzi też o zróżnicowanie. To znaczy, żeby nam się nie znudziły te owoce. To jest taki trudny okres dla naszego organizmu, dlatego też wszystkie owoce, które mają w sobie bardzo dużo witamin, tych witamin, które wspierają nasz układ odpornościowy, układ pokarmowy, o nim nie zapominajmy, są absolutnie wskazane. Oczywiście na owoce uważajmy, bo to są też cukry. Dlatego też rzeczywiście komponujmy to w sposób mądry i przemyślany. Gdybyśmy postawili pytanie jabłko czy gruszka, tak żeby każdy po drugiej stronie ekranu mógł teraz wybrać ten dla siebie najlepszy. I jabłko, i gruszka, i grejpfrut, i pomarańcza, ale też, tak jak mówię, nie myślmy tylko o owocach, pamiętajmy o warzywach pomarańczowych, czerwonych, żółtych, ponieważ one zawierają bardzo dużo witamin, w tym witaminy C. Papryka chyba jest liderem, prawda? Tak jest. Gdy ugotujemy te warzywa, to tracimy cenne właściwości. Jak je podawać? Część tych wartości tracimy, to jest oczywiste, pod wpływem tej obróbki termicznej. Natomiast pamiętajmy, że nie wszyscy mogą pozwolić sobie na spożywanie surowych warzyw i owoców. Dlatego też róbmy tak, żeby to było z korzyścią dla naszego organizmu i pod kątem tej zawartości witaminowej, ale też pod kątem naszego układu pokarmowego. Wiosna, chwilę później lato, więc pytanie, co zrobić a propos diet, które się rozpoczęły, bo niektórzy z naszych widzów już zaczynają się odchudzać, bo chcą mieć dobre sylwetki. Należy takie redukcyjne diety przerwać? To znaczy tak, przede wszystkim ja bym się zastanowiła, czy ta dieta, którą ja rozpoczęłam, ewentualnie o której ja myślę, to jest dieta mądra, to jest dieta oparta na zdrowych zasadach żywienia. Bo takie diety dostarczają nam odpowiednich składników odżywczych, a o to tak naprawdę nam chodzi. Chodzi o to, żeby nasz organizm, oczywiście on przy okazji będzie redukował się, ale on był dobrze odżywiony, dostawał wszystkich składników odżywczych, żeby był wspierany. I nasz układ odpornościowy, który dzisiaj jest naprawdę bardzo wymagający. Także zapomnijmy na tą chwilę może o jakichś bardzo restrykcyjnych dietach odchudzających, tym bardziej, że diety odchudzające powinny absolutnie w parze iść z aktywnością fizyczną. Aha. A dzisiaj z tą aktywnością fizyczną już nie jest tak łatwo. Także róbmy to w sposób rozsądny. Po prostu skupmy się na tym, by komponować posiłki zdrowe, mądrze, w sposób przemyślany, z korzyścią dla naszego organizmu. Nie zaniżajmy tej wartości kalorycznej poniżej pewnego poziomu, który jest nam niezbędny, by nasz organizm pracował w sposób niezaburzony, nasza biochemia była niezaburzona i wszystkie układy naszego organizmu pracowały prawidłowo. Jakie mamy szanse, że wirus znajdować się może w pożywieniu? To znaczy tak, ostatnie doniesienia i zalecenia sanepidu są takie, żebyśmy przede wszystkim uważali na surowe mięso. A to z racji tego, jakie są podejrzenia, jeśli chodzi o pochodzenie tegoż wirusa. Dlatego też ograniczajmy, a nawet bym powiedziała, darujmy sobie to surowe mięso na tą chwilę. Jeżeli chodzi o resztę, to tak jak powiedziałam wcześniej. Zalecenia są takie, aby myć owoce bez względu na to, co się dzieje wokół nas, tak samo z warzywami. Pytanie, czy jakoś szczególnie drastycznie i mocno w tej chwili? Nie, zawsze o to dbajmy. Zawsze dbajmy o to, by warzywa i owoce były dokładnie umyte pod bieżącą ciepłą wodą. Spoglądając przez pryzmat naszych telewidzów, ja podejrzewam, że jedna osoba teraz ma filiżankę z kawą, to może być pierwsza, druga, piąta, ale to, że siedzimy w domu, sprzyja temu, że tej kawy spożywamy nieco więcej. Jakie jest zagrożenie związane z przedawkowaniem kofeiny? To znaczy, to są takie indywidualne, dlatego że są osoby, zwróćmy uwagę, które mają dużą tolerancję i odporność na kawę, bo piją jej na co dzień dużo. Im to nie przeszkadza. Mogą tej kawy wypić nieco więcej niż inna osoba. Natomiast jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pijemy jedną, dwie, trzy kawy,
to trzymamy się tego. Po prostu my mamy się czuć dobrze, bo jest tak dużo negatywnych, zewnętrznych czynników, które gdzieś tam na nas źle wpływają, że uważam, nie warto dodatkowo sobie przysparzać jakiegoś powodu do złego samopoczucia czy dodatkowego stresu. Bardzo dziękujemy pani Justyno za komplet informacji. Jeżeli państwo w tej chwili z kawą, to rzecz jasna, proszę dokończyć, ale przypomnieć sobie, ile a propos tego dnia już tych kaw za nami. A jeżeli jeszcze nie było kawy, to zachęcam, ale proszę także o nas pamiętać. Koronawirus Poradnik. Do usłyszenia, do zobaczenia.